Dzień dobry wszystkim, ależ byliśmy świadkiem niesamowitej rundy na turnieju kandydatów, który ma wyłonić właśnie pretendenta do tytułu Mistrza Świata, czyli do walki właśnie z Magnusem Carlsenem. Niesłychana historia, runda rezultatywna w 100%, czyli wszystkie pojedynki zakończyły się albo wygraną białych, albo czarnych. Oczywiście na tym poziomie arcymistrzowskim najczęściej spotykanym wynikiem jest remis, tak? No tutaj zawodnicy oczywiście arcymistrzowskich remisów nie robią, także nie kończą gry po 10-15 na 100 ruchach. Na szachownicy było dzisiaj sporo fajerwerków. Wygrywa Chińczyk Ding Liren, wygrywa Francuz Vahier Lagrave, przełamuje złą pasę, no i przede wszystkim wygrywa Anish Giri, który był w takim właśnie pościgu za Rosjaninem Nepomniachim. Także tutaj Giri, nie oglądając się na nic, rozjeżdża Caruanę. Zobaczcie, zresztą różnica rankingów dosyć spora, a Caruana dzisiaj, no można powiedzieć, że nie istniał. Także doskonała partia Giriego pod względem strategicznym, jak i taktycznym. Właśnie ten pojedynek omówię dzisiaj na kanale. Mam zresztą wrażenie, że Caruana no, wybitnie nie trafił dzisiaj z zaskoczeniem debiutowym. Tak naprawdę to chyba zaskoczył sam siebie. Zresztą zobaczycie to w analizie. Jeżeli lubicie obronę sycylijską, to zapraszam oczywiście do oglądania. Warto tutaj również dodać, że Nepo, myślę, że tam kątem oka patrzył, że Giri wygrywa z Caruaną, także nie chciał być gorszy i również pokonał Chińczyka dzisiaj, no i nadal zachowuje pół punktu przewagi. Także no, ostatnie rundy zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Zapraszam do oglądania dzisiejszej analizy. Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Anish Giri zresztą miał dzisiaj utrudnione zadanie, ponieważ grał czarnym kolorem, ale wywiązał się doskonale. Fabiano Caruana rozpoczął od E4, Giri C5. Obrona sycylijska, czy są jacyś fani obrony sycylijskiej? Napiszcie w komentarzu. Ja ten debiut bardzo lubię i najczęściej właśnie gram czarnym kolorem. Skoczek F3 się gra zawsze, E6, D4, C bije D4, skoczek D4, skoczek F6 z atakiem na pionka, skoczek C3 z obroną pionka, skoczek C6. W tym momencie Caruana gra, myślę, że zaskakujący ruch dla Giriego, zagrał posunięcie A3. Najczęściej oczywiście w tej pozycji spotykamy taką kontynuację, czyli skoczek bije C6, B bije C6. Nie można grać za bardzo takiego spokojnego gonie z D3 z krótką roszadą, ponieważ czarne zbudują mocne centrum po ruchu D5. Także tutaj jeszcze raz wróćmy. Po skoczku C6 najczęściej tak, tak. I tutaj trzeba zagrać posunięcie E5. E5 ma dwa cele. Po pierwsze, skoczek musi gdzieś zejść. Po drugie, już takie D5 w przyszłości nie będzie łatwe, ponieważ zawsze będzie bicie w przelocie. Także tutaj skoczek D5. Oczywiście białe nie chcą w tej pozycji bić skoczkiem na D5, bo C bije D5, pionki są zdwojone, ale czarne sobie z tym łatwo poradzą. Po gońcu D3 można te pionki rozprostować takim prostym ruchem D6. Także w tym momencie na posunięcie skoczek D5 białe powinny odpowiedzieć ruchem skoczek E4. I tutaj czarne odpowiadają hetman C7 z atakiem na pionka, białe to bronią poprzez F4. No hetman już teraz nic ciekawego tutaj na tej przekątnej nie zrobi, no to próbuje. Na tym polu widzi zarówno pole B2, jak i też widzi takie bardzo interesujące pole E3, na przykład skoczek tutaj też może się wpakować. Także wracamy do początku. Skoczek F6 z atakiem, skoczek C3 z obroną, skoczek C6 i w partii Caruana odpowiada ruchem A3. Goniec E7, goniec E3, krótka roszada czarnych. Tutaj jest pytanie, jaką roszadę powinny zrobić białe. Przede wszystkim ten pionek sugeruje, że nie powinna być to długa roszada. Zaraz zobaczysz dlaczego. Dlatego Caruana kontynuuje goniec E2. Czarne grają D6, to jest taki popularny jeżyk w Sycylu, czyli te pionki po prostu stwarzają takie kolce. Tutaj żadna lekka figura się na te pola nie dostanie. No i teraz kolejny ruch z cyklu takich mało naturalnych. Być może to była jakieś przygotowanie debiutowe, hetman D3. Wydaje mi się takim ruchem co najmniej dziwnym, tak? W Sycylu hetman raczej ląduje na polu D2 albo na E2. Zresztą no, musiało to być poparte jakimiś analizami. Tutaj no, chociażby skoczek E5 może tego hetmana z tego pola przegonić. W każdym razie zamiast hetmana D3 najczęściej oczywiście w tych pozycjach krótka roszada. Dlaczego niedługa? Otóż no,
Punkt A3 będzie takim łatwym punktem zaczepnym, tego pionka A3 łatwo się wymieni, także B5 chcemy zagrać, trzeba to oczywiście przygotować, także gramy A6, później B5 i gdyby białe zrobiły długą roszadę, no to pionek B wymieni się za pionka A, no i ta obrona byłaby już zdecydowanie słabsza, zakładając, że król oczywiście stoi na polu C1. Także w partii jeszcze raz wróćmy, to właśnie nienaturalne posunięcie hetman D3, goniec D7, F4 i tu widzimy też takie charakterystyczne układy dla Sycyla, dla krótkiej roszady, czyli w krótkiej roszadzie jak białe grają w ten sposób, to ustawiają właśnie F4 i E4, a z kolei czarne bardzo często właśnie oprócz tego jeżyka kładą za plecami tych dwóch pionków, kładą dwa gońce, także no, gońce nie są jakieś tutaj wybitne, ale pełnią tutaj taką ważną funkcję obronną. Trzeba tutaj coś robić, ponieważ widzimy, że czarne grają na trzech ostatnich liniach, także takie słuszne jest posunięcie E5, żeby trochę tej przestrzeni jednak tutaj nabyć. W partii poszło skoczek C6, B bije C6 i tutaj Caruana zrobił roszadę. Jest taki fajny schemat, który czarne często wykonują w Sycylu. Otóż bijąc w ten sposób otwiera się co prawda wieży linia, ale jednocześnie lekkie figury tutaj mogą trochę pomanewrować, mają więcej miejsca. Goniec F4. Goniec E6 i tutaj typowy plan w Sycylu jest taki, że przed słabym pionkiem powinien stanąć skoczek, także plan jest taki, skoczek D7 i skoczek E5. Teraz możecie się zastanowić, co z tym pionkiem D6, tutaj właśnie kilka takich wariantów wskazywałem w tej analizie. Przykładowo hetman G3 schodzi z linii D, jednocześnie wchodzi na linię z królem, jakieś też są mocne naciski na D6, nie ma skoczka H5 jeszcze, ponieważ goniec to może zbić. Dlatego czarne mają jeszcze czas, mogą kontynuować swój plan, grają posunięcie skoczek D7. W partii było wieża z A na D1, czyli Caruana dokłada trzeci nacisk na pole D6. Możesz zapytać, a co, dlaczego pionka tutaj nie brały białe w tej pozycji? Ponieważ po wzięciu jest posunięcie z szachem, czyli hetman B6 i białe też się rewanżują atakiem. I jeżeli będzie posunięcie król H1, no to oczywiście najpierw wymieniamy, a później odbijamy pionka i widzimy, że czarne wyszły na tym lepiej. Lepsza struktura pionowa, czarne mają 3 grupy pionowe, a białe mają 4 grupy pionowe. Także po skoczku D7 pionka wziąć nie można. W partii wieża z A na D1, wieża na E8. I zagrał tutaj Caruana, król H1, schodzący właśnie z tego szacha na B6. I tutaj znowu pytanie, czemu zamiast wieży E8 nie można zagrać właśnie posunięcia hetman B6 i zaatakować króla i wziąć sobie pionka na B2? Tutaj są bardzo interesujące warianty, czyli hetman B6, goniec się zasłania i teraz mamy typowy przykład pionka zatrutego, takie też nagrania pojawiało się u mnie na kanale, zobacz sobie koniecznie. Jeżeli czarne wezmą tego pionka zatrutego, to przegrają. Najpierw posunięcie goniec D4, oczywiście groźba mata na G7 jest widoczna. Można to łatwo bronić, na przykład posunięciem skoczek na E5. Po czym białe grają wieża B1, tutaj gonią tego hetmana i teraz hetman ma dwa wybory. Hetman C2 zobaczymy jako pierwsze, hetman A3 jako drugie. Zobaczcie, że ten hetman tutaj zostanie ugotowany. Wieża na C1, hetman odchodzi i posunięcie goniec E3. Hetman nie ma dokąd pójść. Czarne jedynie co mogą w tej pozycji zrobić, to żeby hetmana nie oddawać, to oddadzą lekką figurę. Także goniec H4, i po gońcu D2 wzięcie na G3 i widzimy, że białe zostają z trzema lekkimi figurami, a czarne zostają z dwoma. Jeszcze raz wracamy do tego ruchu. W partii było wieża na E8 i rozpatrujemy, co by było po hetmanie B6. Jeszcze raz tak, hetman B2, goniec D4 i po skoczek E5 wieża B1. Tutaj można jeszcze pójść w ten wariant, czyli hetman A3. Ale tak jak czasami mówię swoim uczniom, że związanie nie zawsze jest dobre, bo czasami ze związania przeciwnik może zrobić atak z odsłony i tak jest w tym przypadku, także Caruana zagrałby teraz posunięcie skoczek D5, atak z odsłony, także tutaj wisi hetman na A3, coś z hetmanem trzeba zrobić, a jednocześnie też wisi goniec na A7, także sporo taktyki w tej partii, hetman musiałby zbić na G3, wówczas wtrącony ruch, król musi do rogu za karę, i po habie G3 ponownie białe zostają z trzema figurami lekkimi i czarne z dwoma, także znowu przewaga. Także wieża E8, uzasadnione posunięcie. W partii król H1 właśnie, żeby zejść z jakichś tam szachów na polu B6.
Poszło hetman b8, tutaj w partii Caruana odpowiedział b4. Jak gdyby było goniec na d6, to, no to podobnie jak w poprzednich wariantach bicie, bicie i spada pionek b2. I też czarne są z korzyścią. Dlatego po hetmanie b8 Caruana zagrał po prostu b4, no żeby ten pionek w końcu nie wisiał, żeby go w końcu nie stracić. Skoczek e5, czarne realizują konsekwentnie swoją strategię, typowy właśnie plan w Sycylijce, kiedy przed słabym pionkiem stawiamy skoczkę, no i ten nacisk już nie jest taki mocny na punkcie d6. Dalej, Caruana b5, wieża c8, dobre posunięcie, wieża zajmie półotwartą linię, nastąpiła wymiana, wieża trafiła na c6 i biały skoczek zajął placówkę na d5. W partii grane było hetman f8, silnik bardziej tutaj wspierał ruch goniec f8, żeby tak zejść ten szach, tutaj nic nie daje, można sobie zawsze zejść do narożnika. Także hetman f8 w partii i dalej, podwisał pionek na c2, tutaj widzimy, że wieża go ma na niego chrapkę, na c3 broni wiadomo. Wieża a na c8, także Caruana no, ma dosyć aktywne figury, tylko problemem białych są cztery grupy pionowe, raz, dwa, trzy, cztery, czarne są jakoś tak bardziej zwarte. No i przede wszystkim za chwilę też zobaczycie, że czarne figury tutaj się jeszcze bardziej rozwiną. W partii wieża C1 poszło posunięcie skoczek G6. Oczywiście w Sycylu, w partiach otwartych warto przeciwnikowi zgarnąć parę gońców, także no raczej ten goniec musi w tej pozycji zejść, a schodzi sobie na pole D2. I teraz w tym momencie już czarne przechwytują inicjatywę, także Giri, bardzo dobry fragment tej partii, no i zresztą bardzo dobra ta druga część turnieju. Chociażby możesz zobaczyć sobie wcześniejszą analizę też bardzo ładne zwycięstwo Giriego. Także goniec H4, hetman E3 z atakiem na pionka i wieża C5, też inteligentny ruch poprawiający wieżę, a jednocześnie pionek nie wisi. Dalej C4, H6 z jakąś tam próbą wejścia gońca na czarne pole, hetman B3, mimo wszystko goniec G5, znowu bardzo dobra idea strategiczna, ponieważ po wymianie, tak było w partii, po habie G5 skoczek nie tylko ma bardzo dobre pole E5, ale też pole F4, tutaj dojdzie za chwilę jako kolejna możliwość dla poprawienia skoczka. Hetman G3, no i widzimy, że Caruana tak bez pomysłu, bez jakiejś tam możliwości, żeby tutaj jakikolwiek atak osiągnąć w tej pozycji. Hetman D8, ten ruch znowu mi się podoba, hetman broni pionka, a jednocześnie, mimo że hetman na polu wyjściowym, to widzi bardzo, bardzo wiele. Wieża scena D1, Caruana bez planu. Zresztą widzimy tutaj jeszcze kolejną rzecz, że poszło w partii właśnie goniec D5 i po ebije D5, jeżeli skoczek stanie chociażby na polu E5, to jest wiecznym skoczkiem, czyli to jest no, świetna strategiczna figura. Pole F4 też jest równie dobre, tylko że na F4 nie jest wieczną figurą, bo to potencjalnie może go w przyszłości pionek przegonić. W partii zresztą tak poszło, skoczek F4. Hetman F2. Wieża z 8 na C7, no tutaj no, nie mogę się nachwalić nad kunsztem Girego, zresztą bardzo lubię właśnie te strategiczne pojedynki. Nieczęsto widzimy w obecnych czasach, że arcymistrzowie grają tak bardzo logicznie, tak? Czasami nie rozumiemy tej gry, także ta partia jest zupełnym przeciwieństwem, tutaj naprawdę warto pochwalić tą taką konsekwentną, rzetelną grę strategiczną Giriego. Wieża z 8 na C7, po pierwsze, profilaktycznie broni pionka, bo coś może się tutaj wydarzyć na tym punkcie F7. Po drugie, w przyszłości można nawet zrobić tak zwaną strzelbę Alechina, czyli dwie wieże z przodu, hetman z tyłu. I po trzecie, wieża może też na przykład przerzucić się na otwartą linię E. Także ruch taki wielofunkcyjny, takie ruchy lubimy. Po wieża D4, hetman E8, tutaj spada pionek C4, Caruanie odchodzi na pole F3, nie broni tego pionka, ponieważ zauważa, że weźmie sobie pionka na A7. Także było w partii właśnie wymiana, 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 hetman A7 i teraz no, porównajmy te figury. Ta wieża obrotniejsza, lepsza, wieża gorsza. Skoczek zdecydowanie lepszy od tego gońca, goniec bije we własne pionki. Król zdecydowanie bardziej bezpieczny czarny, ten jak zobaczy, że za chwilę duże, duże kłopoty na słabości ostatniej linii. Pionek A nie ma opcji, żeby był groźny, bo jest za nisko. Hetmany no takie w miarę porównywalne. W partii poszło wieża na A4, no i teraz no jest podwójne uderzenie. Odpowiedział tutaj Caruana ruchem hetman F2, czyli po prostu zostawił na pastwę losu tego pionka. Gdyby szedł na przykład po wieży A4 na pole C7, czyli pion za pion, to kolejny fajny motyw, czyli wieża A3,
Hetman bije D6 i piękne kopyto, także piękne połączenie właśnie strategii i taktyki w wykonaniu Jiriego. Byłoby wówczas wieża F3, no i dwa warianty. Jeżeli zbije to wieża, to słabość ostatniej linii, czyli hetman pakuje się na koniec, hetmana 1, powrót i zbicia. To jeszcze raz wieża bije F3 i może to oczywiście też zbić pionek. I po G bije F3, hetman z taką potrójną groźbą, tutaj jeszcze trzecia strzałka powinna być, bo hetman atakuje wieżę, grozi matem i też atakuje pionka. Czyli jeżeli wieża pójdzie tutaj, to mamy mata takiego na G2. W partii na wieża A4 Caruana zszedł, no i został w tej pozycji bez pionka. Wieża bije A3, H4, jakaś próba desperackiego tutaj poprawienia swojej pozycji, ale jak się okaże przez linię H w ogóle Caruana również przegrał ten pojedynek. Hetman E5, bardzo dobra centralizacja, czyli hetman widzi skos, hetman widzi przód, widzi też skoczka i broni pionka. W partii nastąpiło zbicie zbicia, wieża na E1, Gigi zszedł, obronił tą ósmą linię, po gońcu E4 z kolei nastąpiło takie kopytko. Także Giri wieża na A2, nie można przyjąć tej wieży, ponieważ jest podwójne uderzenie w ten sposób, czyli atakowany szachowany król i atakowana wieża. Jeżeli król schodzi, no to hetman E1 i znowu podwójne uderzenie, czyli król schodzi, no i teraz już kompletnie wygrana z figurą więcej. Także nie można było przejąć, po wieża A2 z kolei skontrował tutaj Caruana, zagrał posunięcie wieża B1. Tym razem nie można przyjąć tego hetmana w tej pozycji. Jeżeli byłoby przyjęcie, no to Giri by przegrał, ponieważ dostałby mata na ósmej linii tym razem. Zasłona i widzimy mata w ten sposób. No oczywiście na takie proste maty zawodnicy się na tym poziomie nie nabierają, także na wieża B1 tym razem do defensywy wraca Giri, czyli posunięcie wieża A8. Wieża E1, także tutaj Caruana zachęca do tego, żeby powtarzać ruchy, no ale przecież to Giri musi wygrać, żeby po prostu nawiązać walkę z Nepo o pierwsze miejsce. No, pozycja zresztą też jest wygrana. Także w partii poszło bardzo dobre posunięcie F5. Odpowiedź była taka, goniec B1 i kolejny ruch, który mi się niezwykle podoba, posunięcie król F7. Także tu już widzimy ideę. Ta wieża ma być przerzucona na linię H, także to posunięcie H4 tylko jeszcze bardziej odkryło tego białego króla. Także król F7, no fajnie, bo przede wszystkim końcówka, czyli król w końcówce idzie, tylko że tutaj dużo figur, także ruch odważny, ale oczywiście przeliczony. W partii było wieża E3, gdyby białe się pomyliły, na przykład zagrały jakieś posunięcie w stylu goniec A2 z obroną pionka, to partia tutaj po raz kolejny na taktyce się kończy, czyli wieża H8, król G1 i widły, skaczek H3. Król odchodzi, bierzemy hetmana. Także wieża E3 zostało zagrane, no i partia się kończy, ponieważ wieża H8 ze strony zawodnika z Niderlandów. Amerykanin odpowiada królem G1. W tym momencie skoczek H3 już nie jest tak groźny, bo wieża by to zbiła i tu jakieś kontrataki na pionku F5. W partii poszło po prostu posunięcie skoczek G2 i Caruana w tej pozycji złożył broń. I tu widzimy dwa warianty. Jeżeli hetman by to przyjął, no to oczywiście przestaje bronić wieżę, czyli szach, zasłona, motyw odciągnięcia, zbić nie można. Znowu motyw odciągnięcie, teraz zbić trzeba. Jak zbije, no to czarne wygrywają. Po skoczku G2 mieliśmy jeszcze taki wariant. Wieża G3, to wówczas za pleców tutaj czarny hetman matuje białego króla poprzez hetman C1 szach. Znowu ta sama historia, jeżeli hetman zasłoniłby się, no to znowu motyw odciągnięcia, król to bije i hetman bije na F1. A my grając po wieży G3 tego szacha, jeżeli król przyjmie skoczka, to tym razem matujemy z tej strony. Także naprawdę piękna partia, warto pokazywać taki pojedynek, w szczególności młodym zawodnikom na zajęciach. Dużo taktyki, dużo strategii, no i też oczywiście wszystkim polecam, żeby grali obronę sycylijską. Bardzo taki bezkompromisowy debiut, który gra, no myślę, że wielu czołowych szachistów na świecie. Dajcie znać, co sądzicie o tym pojedynku, komu kibicujecie i oczywiście życzę wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Trzymajcie się, do kolejnego nagrania. No i jestem bardzo, bardzo ciekaw, kto zostanie tym pretendentem i kto zagra z Carlsenem w meczu o Mistrzostwo Świata. Do zobaczenia, cześć!